Cześć, witam moi drodzy w kolejnym odcinku Twoje doświadczenie zanim zepsujesz. Co my dzisiaj mamy taką ciekawostkę tutaj na podnośniku. Peugeot Speedfight 3 Euro 4 to jest model na tym tak zwanym gaźniku elektronicznym, który z elektroniką nic nie ma wspólnego, ale wiadomo, no to jakoś to trzeba nazwać, żeby wiadomo, o co żeby wiadomo było, o co chodzi, prawda? Moi drodzy, skuter przyjechał do nas z Bydgoszczy. Ja jestem ze Śląska i do Bydgoszczy mamy jakieś ponad 300 km. Nie sprawdzałem tego, ale sprawdzę to, potem ewentualnie powiem. Ponieważ skuter był w kilku serwisach, z relacji klienta tak wynika. W jednym serwisie, gdzie był serwisowany, że tak powiem, na gwarancję ten skuter, to sobie z tym nie poradzili, ponieważ klient był na pierwszym serwisie po 600 km, nie wiem czemu 600, jak pierwszy jest na... Aha, 500, to jest, dobra, inaczej. Zrobili serwis, skuter jechał, zaczął jechać słabo później. Więc klient pojechał na kolejny serwis już po 2000 km, tak? No i jak już odebrał ten skuter po 2000, ten skuter jeszcze jechał, ale w ciągu eksploatacji ten skuter zaczął pracować coraz słabiej, ciężko odpalać i coraz gorzej, aż do tego momentu, kiedy tego skutera nie można odpalić już. Więc no, powiem wam, dziwna sprawa, co mogło się stać. No kurde, był w serwisie autoryzowanym, ktoś zrobił serwis, wziął za to pieniądze, a skuter coraz gorzej jedzie. Dobra. Dla potwierdzenia, ja bym tu nie chciał pokazać. No tutaj te zapiski. Nie mam oczywiście zamiaru, że tak powiem, nikogo tutaj negować ani upokarzać tym filmem. Mamy tutaj przebiegi, wszystkie ładnie, pięknie. No oczywiście ostatniego już nie zrobiono, bo jest, że z 5000. No i klient zgłaszał to jeszcze raz, że tak powiem, w serwisie, ale serwis niestety nie dał rady tego zrobić. Stwierdził, że wszystko zrobił, co się dało. Tak ja to tak myślę. Ci, którzy robili tego skutera, chciałbym, żeby się przyjrzeli bardzo dobrze temu skuterowi. To jest ten skuter. Co się na pierwszy rzut oka mi rzuciło, jak chciałem odpalić ten skuter, moi drodzy? Chcesz sobie tam naparzać młotkiem? Nie, nie, już nie. Naparzaj młotkiem. Młotek jest od tego, żeby naparzać, pamiętajcie. Dobra, książkę gwarancyjną pod siedzenie. Chciałbym, żebyście posłuchali silnika podczas uruchamiania, jak on pracuje. Dla niedoświadczonych ludzi ten silnik będzie pracował normalnie. Każdy powie, no silnik jak silnik, no kręci, wszystko ok, tylko nie odpala, no. Ale trzeba sprawdzić jeszcze jedną rzecz, bo ja już na ucho słyszę, a doświadczeni mechanicy już będą wiedzieli, co z tym silnikiem jest nie tędy, więc ja wam pokażę. Spróbujemy sobie go, że tak powiem, kopnąć ze startera nożnego. Ja tu mam tu wszystko. O! Mam starter nożny. Zobaczcie, co się dzieje. Wiecie co, ja mam silne ręce i palce, ale ja jednym palcem, zobaczcie, co ja robię w tym silniku. Normalnie można sobie kręcić bez problemu. Moi drodzy, co by to oznaczało w takim wypadku? W takim wypadku oznaczało to tylko jedno, że ten silnik nie ma kompresji. A moim zdaniem nikt tutaj podczas serwisu nie regulował zaworów. Nic bardziej denerwującego może już nie być dla mechanika i dla klienta, gdzie ktoś coś robi, bierze za to pieniądze i nie robi tego do końca. Wiecie co, olej to każdy potrafi wymienić, ale to też nie jest prawda do końca, że każdy potrafi wymienić olej, bo zdarzają się też takie serwisy, moi drodzy, że sitka, które są w tych silnikach, bo to jest silnik GY6, są w ogóle wkładane odwrotnie, całe zgniatane, więc ten silnik prawie idzie, że tak powiem, na małej dawce oleju i dochodzi do zatarcia wału i różnych innych elementów. Takie przypadki też się zdarzały i to u nas w mieście i z niektórych innych miejscowości, gdzie wożą klienci do nas z całej Polski motocykle i skutery do naprawy. Więc ja teraz sobie
przystąpię do pomiaru ciśnienia, sprężania, zobaczymy, czy w ogóle jest jakaś kompresja, jakaśkolwiek, czy powinna być, ale jak widzieliście na rękę, że palcem starter nożny można nacisnąć, to znaczy, że nie ma ciśnienia w silniku. No i musimy stwierdzić, co jest przyczyną tego, że tego ciśnienia nie ma. Czy to jest uszkodzony zawór wypalony, czy to jest niewyregulowany zawór. Zobaczymy zaraz. To ja sobie przygotuję wszystko i wracamy z pomiarem ciśnienia. Jestem Wam winien małe sprostowanie, to nie jest silnik GY6, tylko XS1P37QMA, moi drodzy. To jest ten sam silnik, który jest zmontowany w Symie, Mio i w tych pochodnych wszystkich Symach. Ale wracając teraz do naprawy, będziemy teraz mierzyli ciśnienie w cylindrze. Ja sobie tylko tutaj muszę jakąś kamerę, moi drodzy, chyba że ten zegar damy radę tak postawić. O, właśnie tak. Czy my to widzimy? Tak, widzimy to. Robimy zooma. Patrzymy, moi drodzy, ile my tu pompujemy ciśnienia z tego cylindra. Zaczynamy. Manetka gazu otwarta do maksa. Moi drodzy, my tutaj chyba mamy niecałe 1,5 bara, jak widzicie. Podziałka się od 3 nie zaczęła, bo to jak porządzi do 3, to już jest katastrofa, prawda? Więc siłą rzeczy trzeba teraz dojść do tego, dlaczego nie mamy ciśnienia. Dobra, ja sobie odkręcę teraz pokrywy zaworów, sprawdzę, jak wygląda luz zaworowy, bo podejrzewam, że luz zaworowy jest po prostu za słaby, za ciasny, więc zawór, który może być podparty, i to też może być efektem tego, że nie ma ciśnienia. Jak widzicie, pokrywę zaworową mamy odkręconą, ale moim zdaniem to nie było nigdy ruszane, bo to było tak dokręcone chyba fabrycznie, że to ciężko było w ogóle odkręcić. Ale do czego chciałem teraz nawiązać. Musicie pamiętać, moi drodzy, że w tych silnikach są takie specjalne, tego tutaj nie widać, ale tutaj są na takich konikach, jak, o, widać może tutaj, nie wiem, sprężyny takie, które tą dźwigienkę zawsze nam dociskają do zaworu. Więc jeśli my chcemy sprawdzić luz zaworowy, to nie robimy go tak leciutko ręką, jak to w normalnym GY6, i można to wszystko sobie, ja to może tutaj zdejmę, jak się uda. Było to lepiej widać. Ja chyba doświetlacz muszę przynieść i zaraz Wam to pokażę. Wiecie co, może idę pod lampę doświetlającą i po prostu pokażę Wam to podczas, jak tutaj będzie już dobre światło wtedy. Chyba że widać tutaj tą, o, widać tą sprężynę tutaj, dobra. Ten przewód sobie odepnę tutaj, tylko, o. Zobaczcie. Tu jest taka sprężynka, która nam dociska tę dźwigienkę, tego konika tutaj do zaworu, i praktycznie ten zawór, ten luz zaworowy jest niewyczuwalny, moi drodzy. Tutaj luzu w ogóle nie ma. Teraz jaki tutaj luz ustawić? No, powinien być 0,05. Jakość tych silników, powiem Wam, nawet jest dobra, więc ja bym tutaj zrobił 0,05, zrobimy taki luz zaworowy na dolocie i na wylocie zrobimy 0,10, bo jest cieplejszy ten zawór. I zobaczymy, co się będzie działo. Ja teraz sobie ustawię ten zawór, zakręcę to i za chwilę przejdę do dolnego zaworu, no i zobaczymy, co tam na dole się dzieje, ok? Jeszcze jedna rzecz odnośnie tej sprężyny, bo ta sprężyna jest jeszcze dodatkowo mi, oprócz tego, że dociska, ta sprężyna powoduje to, że jak ten zawór nawet będzie nadmiernie luźny, to zawsze będzie dociśnięty ten popychacz, ten konik będzie dociśnięty do zaworu i zawsze, i nigdy nie będzie, rzadko się zdarza, żeby on klepał. Nawet jest to troszeczkę mylne, bo jeśli luz się zrobi nadmierny i nie będziemy tego słyszeli, to też nie jest zdrowe dla silnika. Ale jeśli ktoś serwisuje według instrukcji serwisowej i przeprowadza te regulacje tych, lub nawet kontrolę luzu zaworowego, to nie ma z tym problemu, prawda? Także jak widzicie, już tutaj obnażył się następny serwis, który po prostu wymienia tylko olej, czyści chyba skuter i oddaje, bierze za to pieniądze. Także no, jak widzicie, no, nie zawsze jest tak kolorowe, jak ma być. Dobra, ja reguluję ten zawór i zobaczymy za chwilę jeszcze wylotowy. Ok, luz mam już tutaj wyregulowany, 0,05 mm, moi drodzy. Ja używam do regulacji klucza do zaworów. Taki zestaw podobny możecie kupić u nas w sklepie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce w sklepie u nas klucz do regulacji zaworów, więc
takie coś dostaniecie. Tu jest śruba ósemka, nie dziewiątka, jak w GY6 pamiętajcie, to całkiem inaczej. Więc, ale ten kwadracik na, że tak powiem, na główce śruby jest taki sam, jak w tym kluczu, także powinno wszystko pasować. Dobra, spróbujemy sobie teraz sprawdzić, czy może się nam pojawić ciśnienie jakiekolwiek. O, chyba trzeba już akumulator naładować, bo też jest słaby. Zaraz wracamy. Górny zawór mamy gotowy, sprawdzamy ciśnienie. Dalej tak samo. Bierzemy się za dolny zawór. Tak, moi drodzy, mogę powiedzieć tylko tyle z doświadczenia mojego, że na 99,99% te zawory nie były regulowane. A na pewno nie ten dolny zawór wydechowy. Dlaczego? Moi drodzy, dojście do tego zaworu, do regulacji tego zaworu w tym modelu bez wyciągnięcia silnika jest niemożliwe. Nawet odkręcenie, powiem Wam, tego korka do zaworów, no nie jest możliwe, bo trzeba tam użyć takiego klucza 24, żeby odkręcić. Tam nie ma nawet ruchu, moi drodzy, więc co pozostaje? Musimy wymontować jednostkę napędową, cofniemy ten silnik do tyłu i wtedy będziemy mogli dojść do tego zaworu i skorygować jego luz. Także ja przystępuję do wymontowania silnika. Oczywiście ja go nie wyjmę cały na stół, tylko go cofnę do tyłu, żeby mieć tam miejsce, bo to jest bez sensu, żeby odpinać wszystkie przewody. Tak, żebyśmy tam doszli, mogli włożyć rękę z kluczem, z szczelinomierz i sprawdzić. Także dobra, ja się biorę za odkręcenie amortyzatora, osi, koła i będziemy cofali silnik sobie, żeby można tam się dostać kluczem. Jak widzicie, silnik mamy już cofnięty. Już zrobiłem, bo luzu zaworowego na dole nie było, moi drodzy. Ja teraz to skręcę w całość i sprawdzimy sobie ciśnienie. Jestem w stanie Wam pokazać, bo kurde, to jest tak, powiem Wam, zawiłe dojście tutaj, żeby w ogóle wyregulować te zawory, że głowa boli. Dokręcę to. I zmierzymy sobie ciśnienie sprężania. Z racji tego, że linkę mam wyciągniętą, ja spróbuję ten zegar jakoś postawić, napompować go tutaj. A, jeszcze jakieś stare powietrze było. I kręcimy to, zobaczymy. O! Zobaczcie. 10 atmosfer, 11. Teraz mi zeszło, bo ja po prostu węże tutaj ruszyłem. Jak się go ruszę, to nieszczelny. 10,5 atmosfery, moi drodzy. Myślę, że jak teraz włożymy ten silnik, to odpali. To co? Ja wkładam to z powrotem i sprawdzamy. Ok. Skuter poskładany, silnik zamontowany. Próbujemy uruchamiać silnik. Widzicie, silnik dostał sprężania, dostał kompresji, zaczął się robić szczelne te zawory i odpala za pierwszym strzałem. Także zobaczcie, jak dużo nie trzeba, żeby po prostu wszystko dobrze działało. Żeby było trzeba. Żeby było trzeba. Kevin mówi. No, także, moi drodzy, trzeba regulować zawory. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Nieodzowna serwisowania, nie tylko wymiana oleju. Oczywiście trzeba regulować zawory, sprawdzać przykładnie CVT i tak dalej. Tak, jestem po jeździe testowej tym skuterem. Szału nie ma, powiem Wam szczerze. Skuter jedzie jak mu się chce. Przyspiesza, zwalnia, szarpie, jakieś jaja się robią. Moc jest, ale nie ma pełnych, równych obrotów. Jakieś dziwne ceregiele się dzieją, jedzie jak chce, co nie słucha w ogóle gazu ten skuter, powiem Wam szczerze. Start jest dobry, rozpędza się, ale potem przy pełnej prędkości jest jakieś dziwne szarpanie nawet w ciągu tego rozpędzania. Wygląda to tak, jakby był źle ustawiony rożąt, przeskoczony o rożąt, ale podejrzewam, że nie będzie. No, bądźmy szczerzy, to jest nowy skuter, ma dopiero przejechane 5700 km. Więc musimy dalej poszukać, podejrzewam, że coś może być w gaźniku. Ale chciałem jeszcze jedną pokazać rzecz. Moi drodzy, zobaczcie. Ten skuter był na dwóch serwisach. Kevin nam tam czyści gaźniki. Zobaczcie.
Twitter był na dwóch serwisach. A serwisanci nawet nie wyłączyli kontrolki serwisu, którą trzeba skasować. Takie to są serwisy, moi drodzy. Moi drodzy, oczywiście, jeśli szukamy usterki, musimy jej szukać wszędzie. No i oczywiście musimy być nieugięci co do tego, więc postanowiłem, że otworzę filtr, zobaczę, czy w filtrze jest wszystko w porządku. Otwieramy, no, bo coś mi tutaj nie pasuje z tym szarpaniem tego silnika. Także zdejmiemy filtr. Jak wiemy, no... Trzeba szukać wszędzie. Nie był to jakiś objaw, że tak powiem, podczas jazdy, że brakowało powietrza, ale powiedziałbym, że troszeczkę jakby za dużo tego powietrza było. Jakby silnik miał za swobodny przepływ w filtrze powietrza. To się tak często dzieje, jak wymieniacie cylinder na większą pojemność. No i ku waszemu zdziwieniu ten skuter nie jedzie, bo się dusi. I takich wiadomości mam mnóstwo. Muszę zrobić ten odcinek niestety o tych regulacji gaźnika, tylko powiem wam szczerze, naprawdę to już długo trwa, ja nie wiem jak się za to zabrać, jak wam to wytłumaczyć. Sprawa nie jest prosta, jest dosyć skomplikowana, więc kurde, muszę się jakoś do tego przygotować. Drugą stroną medalu jest to, że nie mam czasu, moi kochani. Mam tyle pracy, że głowa boli. Dobra, wracając do tego egzemplarza. Zobaczcie. Widzicie to co ja? Klient mówił, że ten skuter był niedawno na serwisie. Nie na tym serwisie, gdzie był w książce gwarancyjnej, bo to ostatnio serwis był w 2019 roku. Klient chyba, że tak powiem, zrezygnował, chociaż teraz już mamy 5, dobra, to 3000 by się zgadzało. 3000 zrobił od tamtego przebiegu, ale to chyba nie tamten serwis zrobił, był w innym serwisie. Zobaczcie, tu jest pełno piachu. Zobaczcie. Patrzę tutaj na silnik. Żeby tutaj tyle piachu naciągnęło za filtr, no to musiałby ten silnik być gdzieś tutaj, musiałby ktoś wsypać tego piachu tutaj, jak silnik ciągnie. A poza tym zobaczcie ten filtr powietrza. Oddalę. Widzicie to, co ja? Przecież to jest jakiś koszmar, moi drodzy. Jak można w ten sposób zrobić filtr powietrza? Nie wiem. Jeśli był po serwisie ten pojazd, to na pewno ten filtr nie jest z tego pojazdu. Ja muszę poszukać takiego filtra powietrza oryginalnego, bo tutaj chyba wkład będzie. Jest tutaj na niego odpowiednie miejsce, gdzie wchodzi uszczelka. Tutaj jest druga uszczelka, która uszczelnia. Przepraszam was za telefon, ale niestety nie potrafię odebrać telefonu i nagrywać filmu. Jest tutaj pełno piachu, no jeśli ten skuter byłby na serwisie i ktoś by wyrobił serwis, no to wiadomo, że podczas serwisu sprawdzamy filtr powietrza i go czyścimy, tak? Może ja tak, żeby nie mówić w ciemno, o... Trzeba ten filtr po prostu wymienić, tak? No tutaj ktoś ten filtr chyba albo, nie wiem, zgubił i dorobił jakiś inny, bo to nie jest filtr oryginalny z tego silnika. Poza tym zobaczcie. Ha, widzę was, super, nie? Ekstra, można tutaj sobie zobaczyć coś przez tą dziurę. O, jestem. Taka dziurka w filtrze, ja pierdzielę. Co to za fajny serwis musiał być, wam powiem. To jest niesłychane. Wspaniały serwis. Już wiemy, czemu się tak ten skuter dusił. No, skoro ten filtr powietrza był tak wciśnięty na hamca. Tutaj jakieś wypluwanie paliwa z czymś tam jeszcze, Boże, Bóg wie czego. Cały syf wciągany został do tego, albo ktoś ma jakiś wrogów, powiem szczerze, nie wygląda mi na normalne zachowanie, bo to by trzeba jeździć po piasku, po pustyni, żeby tak się przez filtr przedostał piach. To jest totalnie piasek, jakby ktoś pojeździł po pustyni, a silnik jest cały czysty, więc ja podejrzewam, że tu może ktoś, to jest moje przypuszczenie, że ktoś sobie tutaj komuś zrobić chciał na złość. Moi kochani, ja to wyczyszczę teraz wszystko dokładnie, żeby to było czyste. Bo to tak nie może zostać. Tutaj nie może być żadnego nawet pyłu, powiem wam szczerze. Filtr jest po to, żeby
wychwytywał najmniejsze frakcje. Taki filtr powietrza to jest tak jak nasze włosy w nosie naszym, które wychwytują nam najmniejsze frakcje, żebyśmy się przypadkiem nie udusili, tak? A tutaj się dostał piach. To wyobraźcie sobie, co się stało, działo z tym silnikiem, skoro on piach wciągał. No ja nie wiem, ja się dziwię, że ten silnik jeszcze w ogóle jedzie. Naprawdę, to jest nie do pomyślenia. Coś mi tu nie gra, naprawdę, czy z tym serwisem, czy z czymś. Ale chyba ten serwis, który robił to ostatnio, nie do końca się spisał. Masakra, powiem wam, masakra. Wszystko do wyczyszczenia, przecież jest tak nawalone. Dobra, ja muszę szukać filtra do tego pojazdu. Znajdę filtr, to będziemy kontynuowali zabawę. No bo bez oryginalnego filtra nie pojedziemy, moi drodzy. Tak, moi drodzy, mamy filtr. Zamówiliśmy nowy filtr do tego skutera firmy Meiwa. To jest taka mało znana firma jeszcze, z tego co pamiętam, na naszym rynku, ale mniejsza z tym. Oryginalny filtr, oryginalny, taki jak powinien być, o, do tego skutera. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. Przyłożymy sobie. Zobaczcie, wszystko elegancko pasuje. Wkręci ci się. Będzie szczelne i powinien ten skuter pracować znacznie, znacznie lepiej. Dobra, ja zamontuję teraz ten filtr. I za chwileczkę spróbujemy uruchomić silnik, przejechać się na nim. Zobaczymy, czy dalej problem będzie występował. Akcja! Moi drodzy, skuter naprawiony. Odpalamy z problemu. Jestem w pojeździe próbnej, maksymalnie odblokowanej przede wszystkim. Odblokowaliśmy ten skuter. Maksymalna jego prędkość wynosiła 45 do 50 na godzinę, takie naciągane, licznikowe. Teraz mamy 65 na prostej do 70, jak nie ma wiatru. Z wiatrem 75 będzie. Ale jest moc, naprawdę, skuter się rozpędza do 70 km na godzinę na prostej drodze. Bardzo fajnie pracuje. Nie jedzie już swoim życiem, tylko pracuje jak powinien. Pokażę wam, jak odpala. Skuter odpala bez problemu. Nawet się fajnie wkręca. Także moc skutera została przywrócona i jego życie, moi drodzy. I to by było chyba na tyle. Co mogę powiedzieć o tym Peugeotie? Jak na ten egzemplarz, naprawdę fajnie, fajny skuter. Wiadomo, że to jest China, ale tak myślę. Ale jakość wykonania jest dobra. Elementy są nawet takie lepsze niż w tych standardowych chińskich skuterach. Silnik bardzo fajnie chodzi i tak dalej, i tak dalej. Dobra, moi drodzy, jeśli film się podobał, oczywiście łapka w górę, zapraszam do oglądania. Subskrybujcie nasz kanał. No i do następnego filmu.